istnieje na świecie jedno uniwersum, którego nie ma nikt. Tylko Playmobil. Księżniczki kontra dinozaury. Siemano, klockowe świry. Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Tak się złożyło, że dzisiaj dzień mocno gazetkowy. Na moim bazowym kanale. Zresztą zastanawiam się, kto z was dzisiaj tutaj jest na pierwszy raz na właśnie moje polecenie na moim bazowym kanale. Jeżeli jesteś tu w ogóle pierwszy raz, nigdy nie słyszałeś o tym kanale i natknąłeś się na niego dzisiaj na moim kanale bazowym, napisz mi to w komentarzu koniecznie. Jestem po prostu ciekaw, chociażby, wiecie, takich statystyk, nie? Playmobil różowy, dzisiaj wyjątkowo bez niebieskiego. Ten niebawem pewnie też się ukaże. Bardzo ciekawy, oraz ten numer, wydanie specjalne Dino Rise. Nie jest to pierwsze wydanie Dino Rise, on się już u mnie pojawiał, moi drodzy, to na pewno. 20 zł to kosztuje, zawiera figurkę T-Rexa i naprawdę on jest dobry odlewowo, do czego zaraz przejdziemy. No tutaj mamy jeszcze zapowiedź Novel More, czyli super tych rycerzowych rzeczy. Mamy trochę plakatów, znaczy trochę plakatów, jeden plakat, trochę komiksów, trochę obrazków, trochę gier planszowych, trochę przybliżeń zestawów i tak dalej. No to, do czego nas Playmobil tutaj mocno przyzwyczaja. No i mamy na końcu żarty i nie mamy zapowiedzi kolejnego numeru. Czy będzie więc kolejny numer? Mocno trzymam kciuki, że tak, bo byłoby super, żeby to było coś więcej niż tylko dwa wydania, ale zobaczymy. Natomiast właśnie w tym niebieskim już rzeczonym numerze Playmobil dla facetów, Astronauta z ciekawym wyposażeniem będzie, plus jeszcze świetna gra. Sprzedaż od 23, czyli moi drodzy, od jutra będzie, także nie musicie długo czekać, jeżeli bardzo chcecie tamten magazyn. No i mamy jeszcze tutaj różowe wydanie dwumiesięcznika, przepraszam, jest to właśnie numer 2 na 2020. Jest jak zrobić szwedzki tort. No i mamy tutaj wyjątkową figurkę królowej, po prostu z takim berłem i suknią. W ogóle bardzo ciekawie jest to zrobione. W ogóle nie widziałem woreczku, bo w ogóle oni przeszli na woreczki foliowe. Niestety te figurki nie są już w tych ładnych takich blisterkach, przez co wszystko widać z zewnątrz. Jeszcze niestety, tak w sumie myślę, no kurczę, może faktycznie tego plastiku już nie trzeba tyle produkować i te woreczki w zupełności wystarczą. No może, moi drodzy. Natomiast tutaj troszkę takich dziewczyńskich wycinanek, kolorowanek i tak dalej. W przyszłym numerze, następny numer 25 maja, dostaniemy weterynarza na wsi plus źrebaka, a także walizkę, maść, także trochę gadżetów tutaj będzie, a przejdźmy do dzisiejszych gadżetów. A zacznę sobie może od księżniczki, jednak dinozaurze ty będziesz zaraz, bo jesteś naprawdę spoko. Bardzo ciekawe berło z wyjmowalnym tutaj diamentem, o, w ten sposób. I co ciekawe, to nie diament, co mnie zdziwiło, ma tego bolca, tylko różdżka, nie? Jakby i to się tak wtyka. Ciekawe jest to jest takie, wiecie, jakby może nie gumowe, ale ten plastik jest mocno wyginalny, co mnie lekko martwi. Tu w ogóle ta suknia też mnie troszkę martwi, bo ona jest w ogóle zdejmowalna i ja właśnie... No, miałem nadzieję, że tego nie połamę. W opakowaniu była tym foliowym tak i faktycznie musimy ją sobie zamontować sami. Przy czym, co ciekawe, spójrzcie, ta postać broni się również bez tamtej sukni. W sensie, no tutaj też ma taką suknię. Wiem, że to było takie coś, co się nosiło pod oficjalnymi sukniami, ale i tak nieźle mogłoby być. Zawiera ona również tutaj zdejmowalne, jak widzicie, korale. O, w ten sposób wam zaprezentuję, one wyglądają, także możemy ją też w jakiś sposób, nie wiem, na przykład do snu pozbawić tej całej sztukaterii. Plus oczywiście tutaj nie koronę, tylko diadem bardziej chyba w tym wypadku. 3-gwiazdkowy, no jak dla mnie jeszcze 5 gwiazdek zdecydowanie tutaj brakuje. No i tą suknię, tak jak mówiłem, lekko się o nią boję, bo ona właśnie teraz, spójrzcie, w jakiś sposób zaczepiana. I ten plastik gdzieś tam się troszkę wygina i ja jak pierwszy raz wkładałem, to się mówię, trochę bałem, czy to się nie połamie. No może przy pierwszym razie się nie połamało, może przy drugim się nie połamie, ale boję się, że jakbym ją zbyt często w życiu wkładał i ściągał, no to gdzieś prędzej czy później te zaczepy, tym bardziej, że właśnie zamierzam wam to teraz pokazać, no niestety, no właśnie, widzicie tutaj, kurde, to trzeba jakoś tak kombinować, tutaj paluchy wciskać, no boję się po prostu troszkę zaczepy i nie jestem pewny do końca tego rozwiązania. No jakoś to chyciło, widzicie, wygląda to przedobrze, ale osobiście jak włożyłbym to raz, to już bym w życiu po prostu nie ściągał, bo no suknia wygląda naprawdę, spójrzcie na te różyczki, na to wykończenie, wygląda to naprawdę ok i widać od razu, że królowa. Czy królowa dinozaurów, czy księżniczki kontra dinozaury, tego w sumie nie wiem, bo oczywiście uniwersum przeze mnie jest zmyślone, ale dinozaur, moi drodzy, to już młodzież nazywa takie rzeczy sztosikami. Przede wszystkim wykonany jest super. Nie wiem, czy to widać, czy to słychać, chyba nie. On jest w środku pełny. To wiecie, nie jest jakaś chińska wydmuszka w środku pusta i tak dalej i w ogóle, no, że
staniesz na to i tak dalej, to połamiecie wszystko. Tu sobie nogę połamiecie, jak na to staniecie. No właśnie, nogę. Każda z nóg jest ruchoma osobno. Nie są, że tak połączone jakimś jednym, tutaj, że się razem poruszają. W ogóle spójrzcie, jak tutaj ładnie jeszcze Playmobil na podbrzuszu napisane. Obydwie łapki. Fakt. Trochę różnią się kolorystycznie, co mnie boli od tułowia, ale każda z nich rusza się osobno i spójrzcie, jak ładnie tutaj, chociażby nawet rączki zostały jeszcze zrobione. No i plus głowa. Uśmiechnięty, zadowolony z siebie ten T-Rex, dinozaur, jak nie wiem, mój drodzy, no profilowy, jak nie wiem, na Facebooka czy na coś. I ona również się tu pochyla, natomiast sama paszcza już się nie otwiera. Piękny też nadruk na plecach. I powiem wam szczerze, że może faktycznie ten dinozaur najtańszy nie jest, bo kosztuje dwie dyszki, ale na pewno uważam, że jest. Jest bardzo dobry, jest bardzo ładny i jak najbardziej, myślę, warto mieć też takiego w swojej kolekcji do postawienia na półkę, bo to nie jest zabawka, która się szybko rozwali, czy szybko pójdzie do kosza. A i wiecie, nawet po niej nie widać, no bo wiecie, po tych figurkach na przykład widać, że to jest Playmobil, nie? Oczywistym jest, że od razu. Tutaj natomiast możemy sobie kupić, nawet jak nie jesteśmy fanami Playmobil, a po prostu dinozaurów. Jakby nikt się nie kapnie, dopóki w sensie wiadomo, nie chyci, nie przeczyta na spodzie, ale jak stoi na półce, to nawet nie widać tego, że jest Playmobil, więc to też jest jakby taka kolejna dodatkowa ciekawostka i jednocześnie plusik tego zestawu. I ogólnie Playmobil to jest też jeden wielki plusik. Ja naprawdę lubię te elementy, co, znaczy, wiecie, do zestawów jestem do końca przekonany, ale może wkrótce się przekonam, może coś kupię więcej, może testuję i nabiorę przekonania, natomiast figurki naprawdę tu mi się podobają, są po prostu ciekawe. Jeżeli wam również, moi drodzy, w kioskach macie już takie oto nowe dwa wydania, zapraszam was serdecznie więc do tych kiosków do nabycia. Myślę, że dinozaura naprawdę, tak naprawdę warto. Dzięki, że byliście i do zobaczenia wkrótce oczywiście w kolejnych odcinkach. Bye!